wygrane 4 olimpiady. Laureat 14 konkursów matematycznych, 8 fizycznych i 4 informatycznych. Jak idzie twoja gra? Dobrze. Skończyłem wczoraj projektowanie modeli, pobrałem nowe asety. Pracowałem też nad fizyką obiektów. Właściwie Unreal mi się nie spodobał, więc stworzyłem nowy silnik, który... Super. Gratulacje. A między modelowaniem, a pobieraniem asów... Asetów. Nie przerywaj mi. Postanowiłeś bawić się w handlarza narkotykami w mojej szkole. Który z tych bananów musiał mi to podrzucić? Oczywiście. I co jeszcze? Zresztą nie obchodzi mnie to. Wyjaśnij się policji. Policji? Skąd ja mam wziąć pieniądze na prawnika? Mogę do toalety? $50. Co? Nie, ja nie w tej sprawie. O co ci kurwa chodzi? Ktoś podrzucił mi jakieś piguły i wezwał policję. Ledwo im uciekłem. Chcesz mi powiedzieć, że uciekłeś przed policją? No to szacun młody. Kurwa, w co ty chcesz mnie wrobić? Czy nie kupował nigdy od ciebie żadnych piguł? Sprzedaję tylko marihuanę. Komu nagryzłeś pod wodę? Chyba wszystkim. W tej szkole nikt mnie nie lubi. Ale nie wiem, no jestem najmądrzejszy. Chyba postaram się pomóc, ale niczego nie obiecuję. Zapinaj pas. Co to jest? Klamka, nie widzisz? Widzę, ale po co mi pistolet? Dobra, słuchaj mnie. Zrobisz tak. Jest taki gość, powiedzmy szef nieprzychylnej mi grupy przestępczej, który te piguły produkuje. Pójdziesz do niego, pomachasz pistoletem przed nim, on ci wszystko ładnie powie. Chłopie, ty jesteś normalny? Mam komuś grozić bronią? Jak jesteś taką pizdą, to od razu idź kurwa na komisariat i się przestaw. To jest twoje jedyne wyjście. Dobra, daj mi jakieś namiary na niego. Gość nazywa się Śpiąca Królewna. Podobno otruł 7 typa, stąd też jego krzywa. Tutaj masz jego adres. Dobra, dzięki. No. Halo? Dzień dobry, ja do Śpiącej Królewny. Co cię do mnie sprowadza, Andrzejku? Ja jestem Mateusz. Wiem, Andrzejku. Czego ci potrzeba? Zaszło pewne nieporozumienie i wydaje mi się, że możesz mi pomóc. Tak? A w jaki sposób? Wydaje mi się, że wyprodukowałeś... Znaczy, twoi pana ludzie wyprodukowali pewne substancje, które zostały mi
podrzucone. W co ty, kurwa, grasz, co? Kolega, zjedz z nami obiad? Mamo. Ty, muś, miałeś nie zabierać do ciebie lamp. Dobrze. Ale zgasz światło. Co ty klinujesz przeciwko mnie? Czy ty wiesz, kim ja jestem? Kto z nich kupował od ciebie dragi? Jak tam, młody? Co taki przybity? A co wiesz? Nie przejmuj się, każdy z nas ma gorszy dzień. Ja w takiej sytuacji staram się znaleźć czas dla samego siebie i rozmyślam. Rozmyślam nad tym wszystkim, co mnie ostatnio spotkało i wiesz co? Właśnie w tym momencie okazuje się, że to nasze życie wcale nie jest takie złe. Jak sobie pomyślę, ile dobrych rzeczy mnie spotyka na co dzień, jakich zajebistych ludzi spotykam na swojej drodze, to wtedy sobie myślę, kurwa, dziękuję ci, Panie Boże. Jest w pyte. Jest naprawdę. Ciesz się. Jest z czego. Chyba, że się wjebałeś. Jak ten knyp z liceum, co pracuje moja siostra. O człowieku, ten to ma przejebane. Jak to nie wiesz? Całe miasto o tym dudni, w wiadomościach o tym od rania dudnią. Jakiś małolat chciał się pobawić w dealera, szybko sobie dorobić. I mówię, i tak się wiebał, że uhuhu. Człowieku, nie chciałbym być w jego skórze. Ale też przepraszam, że tak roztrząsam, ale nie, ja rozmawiałem o tym teraz i pozwolisz, że uraczę cię odrobiną muzyki. W życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Dobra, masz 5 minut. Posłuchaj, ja wiem, że to trywialnie zabrzmi, ale nie zrobiłem tego. Nie zrobiłem tego, o co mnie oskarżają. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego ktoś chciałby mnie wrobić. To skąd wzięły się narkotyki w plecaku? Nie mam pojęcia. Musiałem gdzieś zostawić plecak. Cokolwiek. Ty jedyna wiesz, że nie jestem dealerem. Widzowie, mam dla was bardzo ważny komunikat z ostatniej chwili. Młody chłopak, licealista, Mateusz W., który jest poszukiwany przez policję pod zarzutem handlu narkotykami, jest obecnie poszukiwany również pod zarzutem morderstwa. Przekazujemy do państwa wiadomości fragment monitoringu ukazujący podejrzanego. Ze swojej strony... W życiu piękne są tylko chwile.